W ostatnich odcinkach zahaczyłem trochę o middleware. Dzisiaj o nim trochę więcej, troszeczkę dokładniej zapraszam. Uporządkujmy, co już wiemy. Zatem, middleware przyjmuje nasze żądanie, i zanim je prześlę gdzieś tam dalej, w głąb aplikacji możemy coś z tym zrobić. Przykładowo. Sprawdzić, czy użytkownik, który żądanie wysłał, jest uwierzytelniony. Jeżeli tak, żądanie idzie dalej. Jeżeli nie, na przykład robimy redirect na jakąś stronę logowania. Co jeszcze? No, na przykład możemy dodawać nagłówek do odpowiedzi. Czyli mamy dalej takie oprogramowanie middleware, ale tym razem na przykład za każdym razem sprawdzamy coś i na podstawie jakiejś treści, kontentu, który budujemy, dodawać odpowiednie wpisy do nagłówka, ale już odpowiedzi. Czyli widzimy, że ten middleware może działać trochę przed, trochę po. Mamy też taki middleware terminate, taki terminalny middleware kończący, który w ogóle zadziała, jak już odpowiedź będzie wysłana, czyli coś tam się uruchomi po całym procesie żądania odpowiedzi. Zatem, co mamy takiego w middleware? Obecnie w Laravelu. No to wbudowane w Laravela jest na przykład takie oprogramowanie pośrednie, które nas uwierzytelnia albo daje ten mechanizm bezpiecznych formularzy, czyli ten CSRF. Jak sobie poszperamy, zresztą gdzieś tam pewnie o to za chwilę zaczepimy, to zobaczycie, że to tam gdzieś występuje, jest zarejestrowane takie oprogramowanie middleware. A my teraz przejdziemy przez takie proste dwa przykłady. Stworzymy sobie takie dwa middleware'ki i każdym zaprezentuję wam działanie właśnie takie przed, jakby przed wykonaniem żądania, tak jakby po wykonaniu, albo powiedzmy zmodyfikujemy trochę odpowiedź oraz wykonamy sobie takie, taki mechanizm, który zadziała zupełnie po, czyli właśnie ten taki terminalny, ostateczny middleware. A teraz w konsoli wywołamy dwa polecenia. Wykonamy artisankiem polecenie make middleware, czyli utworzymy sobie takie dwie klasy tego middleware'owego oprogramowania. Jedna check request example, taka moja niefortunna nazwa, która sugeruje, że coś tam będziemy sprawdzać w żądaniu. A druga set response, która to znowuż nazwa, będzie sugerować, o właśnie ta, że będziemy coś zmieniali w odpowiedzi. Ja już sobie wcześniej te polecenia wykonałem, więc Enterka nie wciskam. Wy sobie możecie jakoś tam to ponazywać. I co się stanie, gdy wpiszemy takie dwa polecenia? Otóż, gdy je wpiszemy, to stanie się to, moi drodzy, że przejdziemy teraz tu i zobaczcie. Otóż zostanie utworzony zarówno Check Request Example PHP i Set Response PHP. Oba te pliki będą, o tutaj w naszym drzewku, one będą właśnie w app HTTP Middleware podałem kolejne katalogi i tutaj wśród tych wszystkich middlewareowych php'ków znajduje się nasz o jest check request i tu jeszcze gdzieś będzie set response o właśnie tutaj są oba te nasze dwa zobaczmy więc co tam do nich powsadzałem i pierwsza klasa w pierwszym pliku tutaj klasa i plik jak wiemy taka sama nazwa wewnątrz mamy dwie metody które tutaj rozszerzyłem jedną dodałem w drugim mamy jedną. Za chwilę je sobie będziemy omawiali, ale żeby to oprogramowanie w ogóle zadziałało, to przypominam, musimy je zarejestrować. Możemy je zarejestrować na dwa sposoby. Tutaj sobie taki skrót kolejnych kroków opisałem. Możecie ten komentarz sobie też później przeglądnąć. Aby mój middleware działał, dla każdego żądania muszę go przypisać do własności middleware w pliku app.http kernel. Zobaczmy szybko tutaj, poszukajmy tej własności. O, widzimy, jest tutaj taka własność middleware, i to jest po prostu tablica, gdzie mamy wymienione kolejne klasy, w których to oprogramowanie jest. To, co ja tutaj dodałem w tym odcinku, to jest właśnie set response, czyli set response będzie działało dla każdego żądania, zawsze. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy też możliwość stworzenia takiego middleware, który działa tylko dla jakiejś grupy tras, a nie dla. Wszystkich żądań, ale dla pewnych żądań, które są określone przez niektóre trasy, i tu będzie to własność Road Middleware. Również w pliku kel, kel, kernel, przepraszam, mamy to, mamy to, mamy to, o dokładnie tu, zobaczcie. Road Middleware, i tutaj mamy z ostatnich naszych filmików jedną, a tutaj dodałem sobie drugą, i zwróćcie uwagę, tutaj. Ten middleware nie ma żadnego klucza. Każda tutaj, ta klasa reprezentująca nasze oprogramowanie pośrednie nie jest poprzedzona kluczem. Po prostu wszystko tutaj stąd będzie się działo, wykonywało i tyle. Natomiast tutaj, o, w tym miejscu, mamy takie pary. Skrót, nazwa, taki klucz, po którym będę sobie taki middleware rozpoznawał. Taki czek. Będę mógł użyć słówka czek, zamiast wpisywać całą klasę. No więc, jak już to tutaj dodaliśmy, to teraz możemy się zastanowić, jak to wszystko działa, kiedy się to uruchamia. Teraz jesteśmy w pliku API .php, Było o nim ostatnio, więc się nie powtarzam. I tu zdefiniowałem sobie takie cztery trasy, które zaprezentują, kiedy i jak odpalają się te nasze middleware. -ki. Cztery przykłady. Jeszcze na chwilę zerkniemy do kernela. Przypominam, w road middleware jest. Utworzona tutaj klasa Check Request Example i tutaj kluczem identyfikujący to check. I to zadziała, o ile przypiszę to do trasy. A to, co jest tutaj we własności Middleware, to tutaj te wszystkie middlewareki, te oprogramowania te klasy wykonają się zawsze. Zatem, co tu mamy, to żądanie skorzysta tylko z SET Response. Tutaj jawnie przypisałem Middleware Check, a więc tu się wykona jedna i druga nasza yy, nasza middlewareowa apka, że się tak wyrażę, podapka. Yy, tutaj mam dokładnie to samo co przykład 21, tylko że zamiast słowa check użyłem wprost jawnie nazwy, yy, która reprezentuje ten nasz middleware. Zatem przypisałem nie przez klucz, tylko tak jawnie. Ale dokładnie te dwa przykład 21, 22 to jest dokładnie to samo. I jeszcze jeden przykład, gdzie też przypisałem oprogramowanie check, a więc wykona się i set response i check request, ale tutaj jeszcze dojdą takie parametry, o których za chwilę. A to tutaj było już wcześniej, ja tego nie dodałem. Dobra, zatem po kolei przejdźmy do Postmana i zobaczmy co się dzieje. Jesteśmy w Postmanie. Tutaj mamy API Example 20, tak API, bo. Wszystko, co jest w API PHP ma ten prefiks. Zatem nie samo Example 20, tylko API, Example 20. To już przypomina. No i co, wykonujemy? Tutaj mamy post, bo tak to definiowałem, zwróćcie uwagę. Tutaj jest wszystko post, 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 Post. Zatem, no właśnie, skoro mamy post, no to post. I tutaj jak wejdziemy sobie na body, to zdefiniowałem sobie name o wartości Janko. I to jest formularz, czyli tak jakby symuluje, że to z formularza przyszło, nie wiem, z jakiegoś input teksta na przykład. Jak to wyślę, to przychodzi jakaś tam odpowiedź. Ale przyjrzyjmy się tej odpowiedzi, ponieważ w tym pierwszym żądaniu, zwróćcie uwagę, tylko wykona się ten Middleware Set Response. A co tutaj było w nim? A w nim jest coś takiego, że najpierw idzie dalej mój request, jest puszczony, a dopiero po tym jak jest puszczony dalej. Dopiero coś tutaj wykonuję, a ściślej dodaję do odpowiedzi. Tutaj ten next request w wyniku swojego działania daje mi odpowiedź. I tutaj ta instancja tej odpowiedzi, coś z nią mogę zrobić. Ano, na przykład, mogę dopisać jakieś kuki do mojej odpowiedzi. Nie tłumaczę, co to kuki. Tutaj, dla wartości czas, wysyłam wartość w sekundach obecnego czasu. Te ciasteczko będzie ważne jedną minutę. I coś takiego zwracam, czyli widzimy, że to jest taki middleware, który działa jakby po wykonaniu żądania. No więc przejdźmy sobie teraz jeszcze raz do Postmana. Zobaczmy tu, jeszcze raz przypomnijmy sobie, wróciło przekazane w przykład 20 Janko. Dobra, to teraz z powrotem tutaj. Idziemy do naszego API i zastanówmy się, co tu się dzieje. Zatem przykład 20 wykonuje taką oto, Lambdę, taką funkcję anonimową. Dostajemy tutaj requesta na wejście i wewnątrz tak zwracam coś takiego, przekazane w przykład 20, i pobieram sobie ten name. I tutaj nic z requestem się nie dzieje, zatem Janko został zwrócony. O, zobaczcie, jest tam y, tutaj nasz Janko, tak jest, widzimy. Ale w odpowiedzi, przyjrzyjmy się naszej odpowiedzi teraz. Tutaj mamy. Odpowiedź jest na dole. Cookies. Zobaczcie. Czas, wartość, ważna jedną minutę. Zatem zmodyfikowałem odpowiedź. Czyli zanim wysłałem odpowiedź, coś tam sobie z nią mogłem zrobić. No tu akurat dodałem ciasteczko. Jeszcze raz. Send. I widzimy wartość. O, odświeżyła się wartość tego ciasteczka, które tu przechowuje dla mnie jakiś czas, jakąś wartość. W nagłówku też możecie znaleźć to, co te cookie tutaj ustawia. O, właśnie, widzimy, że rzeczywiście to zadziałało. Ale nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy, nie wiem, w tym response content type sobie zmienić, czy cokolwiek. Zatem mieliśmy tu przykład, że zadziałało set response dla każdego żądania. Niezależnie, czy tu będzie następne żądanie, czy inne, zobaczcie, że cookies za każdym razem się ustawi, dlatego, że dla wszystkich moich żądań które tutaj zaprezentuję, ustawiłem set response, czyli ono się zawsze wykonuje, zawsze tutaj ten czas będzie się dodawał. Teraz następny example 21. Zobaczcie, że zwraca dokładnie to samo co wcześniejszy, czyli powinno być przekazane w example 21 Janko. Ale tym razem przypisałem jeszcze middleware check. Bo set response i tak się wykona sam zawsze. Ale ten check dopiero jak przypiszę. No i co? Jedziemy teraz tutaj do tego check. I zobaczmy, co ja tutaj robię. Otóż tutaj dodałem takie argumenty. Za chwilę zobaczycie, gdzie je wykorzystam, ale od razu mówię, tego parametru tutaj być nie musi. Ja sobie go umieściłem, bo będę korzystał. Ale na razie to ignorujemy. Przyjrzyjmy się, co tu mamy. Otóż, przekazanie dalej jest na końcu, czyli tutaj ewidentnie działamy wcześniej, zanim dalej przekażę ten request, zanim go tam. Przerobię to jeszcze wcześniej coś robię. Tu właśnie najczęściej jestem taki przed wykonaniem ten taki tryb sprawdzeń, filtrów i tak dalej. No i ja tu sobie taki mini filtr zastosuję. Gdyby nie było parametru name, to go utworzę i wpiszę tu Janko. A gdy już jest, to dodam sobie do Janko meduzykant. I będziemy mieli Janka meduzykanta. Następnie. Sprawdzam, czy tutaj mamy jakieś argumenty. To jest taka lista argumentów. To tłumaczyłem na początku, kiedy uczyliśmy się jeszcze PHPa, co to jest. Więc już tego nie tłumaczę tutaj. I jeżeli jakieś te argumenty są, to wszystkie dokleję również do wartości name. Mówiąc krótko, tutaj sobie modyfikuję żądanie. No i dobra, zostawmy to. Wróćmy do API, jeszcze raz zobaczmy. Zatem teoretycznie... Po odpaleniu tego middleware czeka na tym żądaniu request name powinien być inny. No i zobaczymy, czy jest inny. Na pewno słychać już inne dźwięki za oknem. Sąsiedzi, dzieci, te sprawy. Co my tu mamy? Example 21, send. I zobaczmy. Przyjrzyjmy się już nie ciasteczku, nie nagłówkom, tylko body. Co tu do nas dotarło? A co dotarło? Wysyłaliśmy name janko. Widzimy tutaj Janko, ale doszedł Janko Meduzykant, czyli widzimy, że ten request został zmodyfikowany wcześniej. I do mnie już trafiło coś innego, i to dokładnie zwróciliśmy. A jeszcze ten następny przykład. 21. To tylko chciałem Wam powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, tylko właśnie zamiast check tego klucza, po prostu podałem całą tę klasę. Przypisałem ją tak. Po nazwie. Nie kluczu, tylko jej własnej nazwie. No i odziała to tak. 22 i dokładnie ten sam efekt. Ok. Ostatni przykład. W przykładzie 23 ponownie przypiszemy check. Set response i tak się wykona. Ale teraz, do tego naszego middleware check po dwukropku mogę podać jakieś parametry. Te parametry będą obecne właśnie tutaj. I zostaną przechwycone, o, tu w tym miejscu, przez arcs. Zatem tam było 10 i 20 przekazane, tak po przecinku. No to zobaczmy. Jeżeli tak, to do mojego name i to 10 i to 20 zostanie tutaj doklejone. Tu się upcha, tutaj trafi. Czyli taka parametryzacja tego middleware'a. Przypisujemy go razem z parametrami. No to zobaczmy, czy rzeczywiście nam się to w postmenie uda. Wysyłamy znowu tylko Janka, send i mamy. Jest przykład 23 Janko Meduzykant, ale jeszcze dokleiło się i 10 i 20, czyli dokładnie to, co tutaj dopisaliśmy sobie w api tu. O, właśnie w tym miejscu. Tak na marginesie, gdybyśmy chcieli jakiś inny element tutaj jeszcze dodać, to nie ma problemu, po przecinku można kolejne, wymieniać, kolejne elementy, dopisywać. To teraz jeszcze kilka takich informacji, trochę teoretycznych, mniej przez przykład, a pewne dopowiedzenie, wyjaśnienie. Middleware'y można sobie zgrupować, kilka takich klas middleware'owych można sobie zgrupować. Nie tworzę przykładu, bo przykład w zasadzie już jest. Jeżeli wejdziemy sobie w kernel PHP i zobaczymy tutaj coś takiego, middleware group, to zobaczymy takie dwie grupy. Pod kluczem web i pod kluczem API mamy pewien zestaw jakichś middleware'ków. I dokładnie web to jest ten zestaw middleware'ków, który wykona się dla wszystkich routów, które są gdzie, no, które są w pliku web.php zdefiniowane. A w API zobaczcie jest tych middlewareków znacznie mniej, a na przykład nie ma tu start session, stąd jest to bezstanowe te API PHP, tak? Nie ma tu na przykład verify CSRF token. O widzicie, to to właśnie dlatego nie ma, bo ta grupa będzie przypisana do tego, co jest w pliku e, web.php. A ta grupa będzie wykorzystywana w API PHP. Ale ogólnie w tej własności Middleware Groups można sobie swoją taką grupkę utworzyć. Gdyby Was ciekawiło, gdzie jest dokładnie to powiązanie pliku web.php i API PHP z tym wszystkim, bo tam tylko żeśmy zgrupowali middlewary, a jeszcze gdzieś byśmy chcieli to takie powiązanie zauważyć, to jako ciekawostkę pokazuję. Zobaczcie, tutaj jak mamy app. To jest taki katalog providers, i w nim jest road service provider, taki właśnie dostawca tych wszystkich usług związanych z trasami. I to jest dokładnie plik, który mamy tu przed sobą. Ja już tę drzewo katalogów usunę, i tutaj w metodzie nie but, nie but tylko map wykonane są dwie metody zdefiniowane ciutkę niżej. Jedna, o, właśnie, zobaczcie, co wykonuje: wykonuje przypisanie mianowicie tworzy sobie tutaj middleware web, czyli tą grupę middleware'ową web, przypisuje o zobaczcie do wszystkich zdefiniowanych routów, przy czym tutaj mamy group właśnie stąd są pobrane wszystkie te routy, czyli tak inaczej powiem. Wszystko to, co się znajduje tutaj w tym pliku jest potraktowane jako grupa przypisana do tego oprogramowania. No, i tu jeszcze do tej przestrzeni, to akurat w tym wypadku nam nie jest potrzebne, ale do tego oprogramowania web. W zasadzie do grupy tego middleware'owego oprogramowania. Natomiast ta metoda robi coś podobnego, tak od tyłu ją wyjaśnię, bo tak trochę łatwiej. Wszystko, co jest tu zgrupowane w tymże pliku API PHP, zostanie przypisane do grupy oprogramowania middleware pod nazwą. API. I przy okazji będzie nadany też wszystkim tym trasom ten prefiks API. Wspomniałem o tym we wcześniejszych odcinkach, tutaj troszkę to wyjaśniam, tym bardziej, że no to się ściśle z tym middlewarem wiąże. Zatem w tym miejscu moglibyśmy też swoją jakąś map, coś, routes metodę stworzyć i przypisać jakąś na przykład własną grupę swojego oprogramowania, niekoniecznie web, niekoniecznie API. Jeszcze jakąś inną. Grupę możemy też przypisać bezpośrednio. Bez tutaj Road Service Provider, bez tamtych wszystkich metod. Mamy jakąś prostą grupę, chcemy to zrobić szybko. Proszę bardzo, tutaj już w komentarzu, ale jest przed Wami: o, jak to zrobić. Jakaś trasa, coś tam robi. No tu kontroler z reguły będzie. Ja tutaj podaję te funkcje anonimowe, bo po prostu jest szybciej. I tu przypisujemy właśnie grupę Middleware. Jeżeli takowa zostanie znaleziona, to oczywiście przypisanie nastąpi. I tu jeszcze też taka uwaga, możemy też określić priorytety dla tych middlewareowych klas, czyli która kolejna klasa tutaj ma się wykonywać. I to jest też w kernel, i to jest takie middleware priority, to jest, już pokazuję, ja tutaj to dodałem. Normalnie tego nie ma, to jest taka tablica, gdzie mogę po prostu powymieniać yy, kolejność tych wszystkich klas, które się po których mają wykonać i tyle. Nie jest to tutaj domyślnie nawet w ogóle użyte, ale tłumacząc wypadałoby o tym przynajmniej wspomnieć, że możemy taką kolejność wymusić. O, właśnie tu jest też w komentarzu przykład i to tak jak są po kolei, to tak będą te kolejności wykonywane. Czyli o, ta będzie wcześniej działała niż ta. Proste. Nasz middleware może stać się takim terminalnym, kończącym middlewareem. Wystarczy, że dodamy do niego metodę terminate. Ja taką dodałem właśnie do tego naszego check request example. O, tu jest, zobaczcie. Tu jest taka metoda. I co jej dodanie sprawia? Ona tutaj musi mieć zawsze takie dwa parametry. Otóż ma żądanie, ma odpowiedź. I teraz tworzona jest nowa instancja. Już po wysłaniu odpowiedzi tworzona jest nowa instancja tutaj całej tej klasy. Nie musi być nowa, jeżeli bym tę klasę zarejestrował jako Singleton, zaraz pokażę jak to, wtedy nie będzie to nowa instancja, tylko jakby ciągle ta sama. Ale generalnie tworzona jest jakaś nowa instancja i coś tu się dzieje. Ja tu zrobiłem coś banalnego. Kiedy już zostanie wszystko tutaj obsłużone czyli żądanie przyjęte, przefiltrowane, wykonane i odpowiedź wysłana. Zostanie uruchomiony ten skrypt, bo tak można jakby na to spojrzeć, jak taki skrypt kończący. Ja tu robię coś banalnego, wkładam sobie do pliku plik po tekstowego, to co tutaj zostało w request name, tam wszystko pozmieniane, czyli ten request name, którym się tu bawiliśmy, ja go sobie do pliku zapisuję po każdym wykonaniu żądania i odpowiedzi. Bez sensu czynność, ale chodzi o to, że chciałem jakiś ślad Wam zostawić, że coś takiego się dzieje i zobaczmy, czy rzeczywiście się dzieje. Jak pójdziemy sobie teraz do konsolki, jesteśmy tutaj, wykonam jeszcze raz celowo ten egzempl 23, żeby to w postmanie, w postmanie wykonam. O tam, wykonam, żeby na pewno się tutaj coś wysłało. I teraz w konsoli, moi drodzy, o, też już ją widzę, tu sobie to usuniemy. Zobaczcie, mamy katalog public. Pamiętacie, ten, który w zasadzie jako jedyny Laravel upu upublicznia. I teraz wśród plików tego katalogu będzie plik po TXT. Zobaczmy, co tam jest w środku. A no, właśnie, ostatni request. Janko, meduzykant 10 i 20. Zostało to zapisane. Co ważne, ten terminate wykonał się już po obsłużeniu żądania i po wysłaniu w tym wypadku do postmana odpowiedzi. I jeszcze raz, jeżeli wywołamy metodę terminate, to Laravel utworzy właśnie nową instancję tego middleware, ale jeżeli chcemy użyć tej samej instancji zarówno przy uruchomieniu metody handle, czyli tej Pierwszej, którą na początku testowaliśmy, bawiliśmy się, i żeby to była ta, ta sama instancja, gdy zostanie wywołana metoda terminate, to musimy zarejestrować swoje oprogramowanie middleware za pomocą metody kontenera usług Singleton. Robi się to dosyć prosto. Tu mam to w komentarzu. Zobaczcie, o, jest to, yy, wykonujemy to w app-providers-app-service-provider i wtedy coś takiego trzeba by było wykonać. Jest to tutaj w komentarzu, a ściślej wyobraźmy sobie jakąś moją terminalną metodę middleware, nieważne jaką. I tu w metodzie register trzeba będzie o coś takiego wywołać, czyli tą naszą klasę uczynić typu singleton. To znaczy, że każda instancja, którą sobie tam wydziwię, tak naprawdę będzie tą samą instancją. Czyli jest to taka klasa, która tylko jedną instancję powołuje do życia. No, request response aż się prosi, żeby w mojej aplikacji dokładnie tak było, no bo co to znaczy trzy żądania różne, trzy oddzielne instancje, nie? To tak nie może być, no bo jedno żądanie przychodzi, tak? Jak przychodzi drugie, to jest rozpatrywane jakby w oddzielnej sesji, tak to nazwijmy. Podobnie odpowiedź, no nie wysyłam stu odpowiedzi na raz, tylko generalnie w tym modelu yy, przeglądarkowo, serwerowo, webowo, wwwowym. No to jest żądanie, odpowiedź, prosty model, jedno żądanie, jedna odpowiedź, więc nie chcemy, żeby tutaj było pięciu reprezentantów, tak? Stąd ten mechanizm. Zapisałem to już w komentarzu, ale jak ktoś chce, może sobie coś takiego przetestować. Ja tutaj nie wnikam, nie rejestrowałem tego jako singleton, bo jest mi to niepotrzebne, gdyż to co tu wykonałem. Nijak nie nawiązuje do tego, co miałem wcześniej, do tej instancji, więc nie jest mi potrzebna taka tutaj singletonowa własność. Zatem mniej więcej przybliżyłem Wam to wszystko, co można nazwać taką podstawą, jeśli chodzi o middleware. Jak już chcecie coś więcej, no to odsyłam do dokumentacji. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym.